Cześć, nazywam się Marcelina i mam 30 lat. Mam na imię Andrzej, mam 31 lat. Nazywam się Ewa Stankowska. Paweł, 43 lata. Małgorzata Moroń. Hela, lat 34. Mieszkam w Katowicach. Mieszkam w Chorzowie. Pochodzę z Rudy Śląskiej. Mieszkam w jednej z bytomskich dzielnic. Jestem mamą, żoną i jestem wolontariuszką w Wysokim Zamku. Uczę angielskiego w szkole. Pracownik branży IT. Zajmuję się pomocą Ukraińcom oraz przygotowaniem zupy dla osób ubogich. Obecnie nie pracuję. Na co dzień pracuję w hurtowni farmaceutycznej. Mam rodzinę, mam męża, syna. Ciężki wybór. Myślę, że każda, byleby wege. Uwielbiam kolor czerwony, więc myślę, że pomidorowa. Moją ulubioną zupą jest zupa jarzynowa. Oczywiście żurek śląski. Botwinkowa. Pomidorowa. A tak naprawdę to zupa w kato. To było około 2 miesięcy temu. Przyprowadził mnie tu mój kolega. Zasadniczo umówiłem się tu z moim kolegą, ale on nie przyszedł, więc przyszedłem tu sam. Bardzo chciałam zaangażować mojego syna w pomoc w wolontariacie. Szukałam właśnie takiego miejsca i znalazłam zupę na plantach najpierw w Krakowie. Tam zadzwoniłam, okazało się, że w Katowicach też jest zupa w kato. Zadzwoniłam tutaj i przyszłam. Mój syn był raz, a ja już zostałam. Najpierw trafiłam do punktu misyjnego Wspólnoty Dobrego Pasterza. Tam dowiedziałam się właśnie o zupie w kato. Na zupę w kato trafiłam 2 lata temu. Mniej więcej po kolejnych Światowych Dniach Ubogich, gdzie byłam jako wolontariuszka, a później zaproszono mnie tutaj do Wysokiego Zamku i tak zaczęła się moja przygoda z zupą. Na zupę w kato trafiłam w zeszłe wakacje, kiedy byłam na basenie rekreacyjnie i właściciele zamku byli tam wspólnie z tancerzami, którzy prowadzili warsztaty i zapraszali do wspólnego tańca. Także z powodu tego, że bardzo lubię tańczyć, od razu się dołączyłam. No i tak poznałam wolontariuszy, którzy później powiedzieli mi o zupie, zaprosili mnie i już w kolejny czwartek tutaj byłam. No i tak już ponad rok chyba. Było to w styczniu, gdzieś w połowie stycznia. Znajomy zaprowadził mnie na zupę. Tam poznałem kilku fajnych ludzi i tak zostałem i chciałem zostać wolontariuszem. To wspólne przygotowywanie zupy, tutaj zawsze wesoło, możemy się pośmiać. No i wiemy, że robimy to w szczytnym celu. Pomaganie innym. Zasadniczo jestem tu, aby pomóc sobie. Najważniejszym elementem jest modlitwa, koronka do miłosierdzia Bożego, którą odmawiamy zawsze po przygotowaniu zupy przed wyjazdem na plac. Spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowa. Wysłuchanie drugiego człowieka. Najważniejszym takim elementem to jest wyjazd już z zupą do naszych przyjaciół, którzy potrzebują, którzy w danym momencie są właśnie w ciężkiej sytuacji. I najważniejszy moment dla mnie to jest ten moment spotkania człowieka z człowiekiem. To jest takie najważniejsze. Dla osoby z zewnątrz najważniejsze było przyjęcie i otwartość tego środowiska, z jakim ja się spotkałam. Są to na przykład warsztaty, które są prowadzone na Wysokim Zamku. I na tych warsztatach możemy dużo się śmiać, rozmawiać, być wyluzowane po prostu. Światowy Dzień Ubogich. Było to wielkie przeżycie. Byłam wolontariuszką i aktorką. Zupa w kato na pewno przyczyniła się do tego, że mogliśmy tu razem z mężem przeprowadzić kurs Alfa, a więc ukazać w tym kursie, poprzez ten kurs, że ta zupa to jest pod patronatem Pana Boga. To On właśnie troszczy się poprzez tą zupę o tych, którzy najbardziej ją potrzebują. Myślę, że Światowy Dzień Ubogich najbardziej zapadł mi w pamięci, ponieważ byłam zaskoczona, jak dużo
osób potrafi się zaangażować, ile wolontariuszy i po prostu ludzi o dobrym sercu. Dużo jest tych wspomnień. Takie jedno, które bardzo mocno mi utkwiło w sercu, w pamięci, to moment, kiedy pojechaliśmy z opłatkiem i z zupą przed Wigilią spotkać się z naszymi przyjaciółmi. I pamiętam jak dziś łzy pewnego człowieka, który miał rękę z opłatkiem, wyciągniętą opłatkiem i podchodził do mnie właśnie, żeby się podzielić tym opłatkiem. I tego widoku nie zapomnę do końca życia. Żeby poczuć się człowiekiem, to przede wszystkim właśnie poczuć miłość Bożą, a tą miłość odczuwamy poprzez relacje z drugim człowiekiem, poprzez czas, który dajemy drugiemu człowiekowi. Czasu drugiego człowieka, by się zatrzymać i być razem. Na pewno każdy człowiek potrzebuje miłości, relacji z drugim człowiekiem oraz uśmiechu. Ja potrzebuję przede wszystkim kontaktu z innymi ludźmi. Ja tu przychodzę dla ludzi. Przede wszystkim jest to szacunek drugiego człowieka, zrozumienie i wsparcie. Jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują miłości, potrzebują ciepła, potrzebują oparcia. W samotności tego nie osiągniemy, więc ta zupa musi być doprawiona miłością, przyjaźnią, dobrym słowem, słuchaniem drugiego człowieka. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Codzienność zasypuje nas lawiną informacji. Ich ilość bywa przytłaczająca. Może właśnie dlatego lubimy myśleć na skróty, polegać na przekonaniach, przyklejać etykiety. Jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie możemy zaoferować nowo poznanej osobie, to czysta karta. Otwartość i brak oceny są więcej warte niż wykwintny posiłek w dobrej restauracji. Wyzbycie się uprzedzeń to dla drugiego człowieka szansa. Szansa, na którą być może czeka od dawna. Zupa w Kato od 5 lat przygotowuje i częstuje zupą osoby ubogie. Co czwartek zbieramy się w klubie Wysoki Zamek i w gronie wolontariuszy przygotowujemy ciepły posiłek, który następnie rozdajemy chętnym na skwerze przyjaciół z Miszkolca. Częstujemy wszystkich, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, systemu wartości, adresu zamieszkania lub jego braku. Wspólny czwartkowy posiłek stwarza przestrzeń do tego, co ważne. Do spotkania, wymiany uśmiechów, rozmowy, uścisku dłoni, wzajemnego zaufania. Ciepło właśnie nalanej zupy pozwala roztopić góry lodowe zbudowane z naszych ocen, uprzedzeń i schematów. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by konstruktywnie pomagać. Potrzeby w przeciwieństwie do naszych możliwości są ogromne. Dlatego chcemy zaprosić Cię do współpracy. Z pewnością przydadzą nam się składniki spożywcze z długim terminem ważności, przyprawy, środki czystości, artykuły higieniczne, wyposażenie apteczki, jednorazowe sztućce i pojemniki na żywność. Szukamy też wolontariuszy. Konkretne sposoby wsparcia i możliwości zaangażowania się znajdziesz na naszym profilu na Facebooku. Sprawdź, co możesz zrobić, by podarować drugiemu człowiekowi szansę.